Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie zaprezentuję Wam Game Launcher. Game Launcher to jest taka funkcjonalność, która co pozwala? Pozwala nam zapanować nad wszystkimi grami, jakie mamy w smartfonie. Jeżeli mamy ich sporo, no to musimy chodzić, szukać je tam gdzieś po menu, żeby sobie uruchomić. Nie jest to do końca fajne. Samsung wpadł na pomysł. Trzeba to jakoś ujednolicić, wrzucić w jedno i wtedy gracze mają porządek. Dzięki temu jeszcze będą mogli skorzystać z dodatkowych funkcji. I tak właśnie wpadli na pomysł sobie w Samsungu, żeby stworzyć Game Launchera. Game Launcher, taka sobie funkcja, aplikacja, która łączy wszystkie gry, które mamy zainstalowane w jednym miejscu. Co możemy dzięki tej aplikacji zrobić? Oczywiście oprócz uruchamiania gier. Możemy tutaj dodać też aplikacje spoza listy, jeżeli są tam jakieś inne, a chcielibyśmy bardzo, żeby do tej listy dołączyły, które nie zostały albo wykryte, albo coś w tym stylu. I tu jest fajna rzecz, oszczędzanie energii podczas gry. Zobaczcie, możemy zrobić tak, że gdy my gramy tu na smartfonie, włączamy sobie oszczędzanie energii, żeby dłużej grać oczywiście, ale z niższą rozdzielczością i szybkością odtwarzania do 30 klatek na sekundę. I jeszcze jest jedna opcja. Oszczędzanie maksymalne. Tutaj rozdzielczość jest, że jest bardzo niska i szybkość odtwarzania też 30 klatek. Tak więc naprawdę fajna rzecz. To wszystko zależy oczywiście od naszej potrzeby. Jeżeli mamy jakąś prostą grę, a długo gramy, to po co mamy zostawiać na maksimum, jak możemy sobie naprawdę dużo akumulatora zaoszczędzić. Chociaż i tak mamy bardzo dobry akumulator w S7. Polecam korzystać z tego oszczędzania energii. Ok, następną rzeczą jest co? Następną rzeczą są ustawienia. W ustawieniach oczywiście możemy sobie włączyć, wyłączyć ten cały Game Launcher, czyli jak wiecie, tą ikonkę na ekranie startowym w liście aplikacji zostanie usunięta, ale polecam jednak sobie zostawić. Zawsze możemy ją włączyć w ustawieniach, czyli ta Game Launcher, ta ikonka jest w ustawieniach także i zaraz tylko ją sobie znajdziemy i też jest gdzieś tutaj. Pewnie w aplikacjach, ale patrzę, czy jeszcze gdzieś. Żeby nie pominął, wejdźmy do aplikacji i gdzieś tu ten Game Launcher jest. Zaraz, gdzie on się pojawia? Gdzie ten Game Launcher nam się podział? Moment. W ustawieniach. Nie, tu nie. Momencik. Coś mnie się pomieszało najwyraźniej. Aplikacje domyślne to nie. Game Launcher, Game Launcher. W ustawieniach gdzie on się podział? Pewnie wy wiecie, a ja zapomniałem. Ale był gdzieś tutaj. Smartfona, że on chyba raczej na pewno nie był. Gry? Czyżby tu? Tak. Ach kurczę, zapomniałem o zaawansowanych. Dobra, Game Launcher jest włączony. Tu możemy sobie w razie co jeszcze awaryjnie uruchomić, gdybyśmy usunęli sobie. Dobra, przejdźmy z powrotem. To za klapa. Game Launcher jest. Możemy sobie go włączyć, wyłączyć. Polecam oczywiście włączenie. Jest jeszcze inna opcja dodatkowa. Game Tools. Co to takiego jest Game Tools? Już Wam mówię. To są takie. O, zapewnia dostęp do wygodnych funkcji gier w przycisku pływającym w trakcie gry. Czyli w trakcie, gdy my gramy, jest taki przycisk mały tutaj, takie kółeczko, które gdzieś tam sobie w tej grze jest. Możemy przesuwać i tak dalej. Dzięki niemu możemy uruchomić dodatkowe funkcje, tak jak tu widzicie, na przykład zrzut ekranu, nagrać na przykład możemy rozgrywkę i pokażę Wam, jak to teraz działa. Fajna rzecz, naprawdę. Game Launcher jest włączony. Brak alertów w grze też możemy sobie tutaj włączyć, jeżeli będziemy chcieli, ale zostawmy wyłączone. Uruchomimy sobie teraz jakąś grę i pokażę Wam, jak ten Game Tools działa. Zobaczcie. Weźmy jakąś prostą, a nie musi być prosta gra. Weźmy jakąś, nie wiem. O, Real Racing Trike. Zobaczcie. To jest naprawdę fajna rzecz. O, tu jest ten przycisk pływający, który Wam mówiłem, że jest. On się dopasowuje do różnych miejsc z prawej, lewej strony. Ja? Jeszcze raz. Chyba nacisnął mi się tutaj guzik powrotu. Momencik, gdzie ten guzik? O, tu go dajemy sobie. Kurczę, nie wiem, czy zauważyliście, co zrobiłem. Przeciągnąłem ten guzik tam do góry, a tutaj jest kosz. Możemy go po prostu usunąć, jakby nas zdenerwował, a ja go przypadkiem.
przeciągnąłem tu do góry i usunąłem. Tak więc momencik. Jeszcze raz. Jeszcze raz sobie uruchomimy grę. O, już się pojawił. Dajmy sobie go tutaj. Tutaj ten Game Tools. Czyli inaczej mówiąc narzędzia w czasie gry. I zobaczcie, wystarczy sobie teraz nacisnąć ten guziczek i mamy ileś opcji. Chwila ciszę, bo mi tu przeszkadza. I mamy ileś opcji. Jedną z nich jest brak alertu w grze, zablokuj klawisze ostatnie i powrotu. Chodzi oczywiście o te dwa klawisze tutaj, żeby nie przeszkadzały w czasie gry, żeby przypadkiem nie wyjść z rozgrywki. Zminimalizuj grę. Zrzut ekranu możemy sobie zrobić. Zobaczcie, pyk i zrzut ekranu wykonany. Znowu naciśnijmy. Możemy też nagrać rozgrywkę. Zaraz Wam pokażę. A teraz wejdźmy do ustawień i w ustawieniach możemy sobie tutaj, co możemy, o, nagraj sobie zrobić. I tyle. Możemy też wyłączyć. Zobaczcie, teraz nagramy sobie rozgrywkę. Nagrywamy. Nagraj. Dotknij przycisku profilu, aby rozpocząć nagrywanie. Przyciągnij i puść przycisk, aby go przenieść. Dobra, w porządku. I teraz trwa nagrywanie. Mimo, że tutaj mamy ikonkę, tak jak widzicie, czas leci, to ona nie wpływa w żaden sposób na nagranie. Jej nie powinno być. Zobaczcie. Niby, że teraz gramy. Dobra, już gra jest włączona, więc ok. I teraz zakończmy nagrywanie. Ok, zapisane. Sprawdź nagranie wideo w galerii. Zobaczmy teraz sobie do galerii. I w galerii powinniśmy mieć nagranie. Zobaczcie. Tutaj jest nagranie 15-sekundowe. Zobaczcie. Nie. Jednak ta ikonka jest. Myślałem, że jej nie będzie. Ale jak widzicie, nagraliśmy to dokładnie, co robiliśmy. Tak więc można nagrywać rozgrywkę. Trochę szkoda, że ta ikonka jest. No, co zrobić? Zobaczmy jeszcze w edytuj, czy czasem nie można jej usunąć jakoś? Nie, nie jest to. No, już jest zapisana w filmie. Tak więc, jak widzicie, smart, a dokładnie smart, no inteligentnie, ten Game Launcher z tool, z tym całym tool game'em, to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Polecam korzystać, szczególnie jeżeli jesteście graczami, którym się po prostu to przyda. Jeżeli nie jesteście graczami, to prawdopodobnie w ogóle nie wejdziecie w te dwie funkcje, czyli Game Tools i oczywiście ten cały Game Launcher. Z mojej strony myślę chyba to tyle, żeby nie przedłużać. Bardzo fajna funkcja, polecam korzystać. Chyba tyle. Nie będę się już tutaj specjalnie wymurzał. Polecam. Trzymajcie się, pozdrawiam, subskrybujcie kanał, komentujcie. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie. Oczywiście łapka w górę, to będzie miło. Cześć Wam!